Oto ziemia. To zielone, to lądy. To niebieskie, granatowe, to oceany. A to białe, to martwe piksele. Ziemia ogrodowa. Każdy, kto chce jej użyć jako podłoże do akwarium, zadaje sobie to właśnie pytanie. Jaka do cholery ma być ta ziemia? Ziemi w marketach i sklepach ogrodniczych jest w bród. Ale jak wybrać tą najlepszą, super rewelacyjną, która z naszego akwarium uczyni prawdziwy ogród i nie spowoduje, że będzie zielono od glonów? I ja też ciągle słyszę i czytam tak właśnie sformułowane pytanie. Jaką ziemię, jakiej firmy kupić do nowo zakładanego akwarium? Albo jeszcze lepiej, jakiej ty, Mozart, ziemi używasz? Twoja na pewno jest jakaś cudowna, pewnie w zaczarowanym ogrodzie kopana. No i co najmniej przez elfy, bo normalny człowiek nie jest godzien takiej ziemi dotykać. Tak, moją osobiście kopały elfy, a Gandalf ją błogosławił. I tylko worek był z plastiku. No dobra. Jaja na bok, jak powiedziała kuranioska, wychodząc na grilla. W sprzedaży jest sporo podłoży, które nazywamy potocznie ziemią ogrodową. Mamy podłoża do trawników, podłoże do roślin balkonowych, do roślin pokojowych, podłoże do iglaków, podłoże do ziół, podłoże do rozsad, podłoże do róż, podłoże do warzyw, do cytrusów, do roślin śródziemnomorskich, do pelargonii, do rododendronowi. Pewnie jeszcze kilka by się znalazło, ale już mi zaschło w ustach. Na samym końcu tej piramidy glebowej znajduje się ta ziemia, która nas interesuje, czyli podłoże uniwersalne. Kiedy zadacie pytanie, jakiej ziemi użyć w akwarium, często spotkacie się z odpowiedzią: nakop sobie z kretowiska. Nie, no fajnie. Najpierw znajdujemy kretowisko. Potem przeganiamy kreta, który walczy do ostatniej grudki ziemi o swoje okno na świat. Kiedy już nam się to uda i kret uda się na emigrację, możemy swobodnie nakopać sobie worek ziemi. Do tej pory jest fajnie. Dlaczego ziemia z kretowiska? Pewnie dlatego, że kret preferuje żyzne gleby. Ale to wcale nie znaczy, że nie popierdziela po obficie sztucznie nawożonych glebach. Więc twierdzenie niektórych, że ziemia nie powinna być nawożona, może z hukiem upaść. Ale pomińmy już te nawozy. Przypuśćmy, że udało nam się nakopać 100% czystej, naturalnej gleby. No właśnie, ona nie jest czysta. Taka ziemia zawiera mnóstwo zanieczyszczeń organicznych, które w akwarium będą się całkiem fajnie rozkładać i cuchnąć. Poza tym zawiera zarodniki grzybów, patogeny, jakieś małe żyjątka, których nikt nie będzie przecież pincetą wyciągać. No ale to przecież jest wiadome. Nie odkryłem Ameryki. Co można z taką ziemią zrobić? Wyparzyć ją w piekarniku. Super, usmażmy sobie trochę robaczków, glist i wijów. Zapach w kuchni będzie rewelacyjny, a garnek już nie do odzyskania. Ten proces jest znany producentom ziemi ogrodowej i nazywa się oczyszczaniem termicznym. Okej, i co dalej? Powinniśmy ją teraz przebrać, przesiać i Bóg wie jeszcze co, żeby uzyskać naszą piękną, tanią ziemię. Nieważne, że rypaliśmy za miasto, żeby znaleźć dziewicze tereny z kretem, że zasmrodziliśmy cały dom, popsuliśmy garnek czy inny sprzęt kuchenny. Nieważne, że namachaliśmy się z przesiewaniem ziemi. Ważne, że to nasza własna ziemia. Ale chyba nie zostaniemy bohaterami we własnym domu. Dobrze, na to pytanie, jaką ziemię kupić, dostajemy też inną odpowiedź. Najtańszą. To bardzo nieprecyzyjne stwierdzenie. Ale uogólniając, najtańsza jest ziemia uniwersalna, w 100% naturalna. A to oznacza, że to jest ta sama ziemia, z której wygnaliśmy kreta, tylko zapakowana w firmowy worek. Więc dostajemy to samo, co byśmy mieli sami kopiąc i musimy ziemię spreparować w identyczny sposób. Na opakowaniach takiej ziemi uniwersalnej przeważnie jest informacja, że jest to 100% naturalne podłoże. I teraz dochodzimy do ziemi uniwersalnej, która jest trochę droższa, ale jest przesiewana, oczyszczana termicznie i nawożona. I to jest właśnie ziemia, której ja używam w akwarium. Jakie są minusy takiej ziemi?
No chyba jedyny i podstawowy to stosunek NPK, czyli azotu, fosforu i potasu, który w ziemiach ogrodowych jest inny niż ten, który zwykło się utrzymywać w akwariach, aby nie prowokować glonów. Ziemie są różne, ale przeważnie ten stosunek NPK w ziemiach uniwersalnych jest podobny i ciężko znaleźć taki odpowiadający jej w cudzysłowie pracy w akwarium. No ale nie dziwmy się, wymagania roślin, które nie żyją w wodzie, są trochę inne niż tych podwodnych. I nikomu nie opłaca się produkować ziemi dla akwarystyki. A jeśli już coś takiego robi, to taka ziemia przeważnie nazywa się podłożem akwarystycznym, kosztuje sporo i jest przystosowana do przebywania bezpośrednio pod wodą, bez przykrywania jej żwirem. Są to różnego rodzaju spieki i granulaty, odpowiednio nawiezione i spreparowane. Firm nie podaję, bo na pewno je znacie. Czy ten stosunek NPK jest taki zabójczy i glony nam zarosną w zbiornik? Nie sądzę. Przynajmniej u mnie nic takiego się nie dzieje. Ale oczywiście takie ryzyko istnieje, szczególnie kiedy zaczniemy wodę w takim akwarium jeszcze bez sensu sztucznie nawozić. Jakie są plusy takiej ziemi? Czystość, czyli pozbawienie jej grzybów, patogenów, żyjątek i całego innego materiału organicznego, czyli wszystkiego, co może spowodować katastrofę wśród naszych ryb i skorupiaków. Taka ziemia zawiera praktycznie wszystkie mikro- i makroelementy, które będą potrzebne do wzrostu naszych wodnych ogrodów. W akwarystyce stosuje się zarówno czystą ziemię, czyli taką braną z wora, jak również ziemię, którą akwaryści sami dowartościowują różnymi dodatkami. Są to glina, torf, lignit, keramzyt, węgiel aktywny i pewnie jeszcze parę rzeczy, o których nie słyszałem. Glina to świetne źródło żelaza. Torf i lignit to źródło żelaza oraz makro- i mikroelementów. Dostarczają też związków humusowych do ziemi. Keramzyt może być stosowany jako miejsce osadzania się bakterii nitryfikacyjnych. Węgiel aktywny, nie wiem po co, ale niektórzy dodają. Moja ziemia to mieszanina ziemi uniwersalnej z dodatkiem pyłu lignitowego. Innych rzeczy nie używam, co nie oznacza, że nie można. Przestrzegam przed zakupem ziemi z dodatkiem perlitu. Nie dlatego, że perlit to jakaś zła gadzina, która zaatakuje nas w nocy znienacka wyłażąc z akwarium. Perlit jest porowatą skałą wulkaniczną, która w normalnej uprawie zatrzymuje w sobie dużo powietrza, co pozwala na bardzo dobry rozwój systemów korzeniowych. W akwarium zachowuje się jak styropian i białe kulki wypływają na powierzchnię wody. Oczywiście, kiedy ziemia zostanie odsłonięta spod żwiru, a to się zdarza przy przesadzaniu roślin, nawet pomimo siatki oddzielającej ją od żwiru. Pływające kulki są mało estetyczne i bardzo upierdliwe. Mam nadzieję, że przybliżyłem Wam trochę wiadomości na temat ziemi ogrodowej, której można użyć do akwarium. Jak zwykle, z moim zdaniem można się nie zgadzać i stosować dowolną ziemię z lub bez dodatków. Nie pytajcie też o firmę, która produkuje ziemię i która jest najlepsza. Nie wiem, tego jest naprawdę bardzo dużo na rynku. No to jak mawiają detektoryści, dasz grunt.